Shall we begin? Witam serdecznie, mapa studzianki. Obejrzymy sobie zmiany w aktualizacji 1.22. I na dzień dobry widzę, że dodano tutaj wał w środku tego pola, żeby spokojnie można było dojechać na pozycję tutaj dla czołgów ciężkich. Oczywiście stąd też będzie można strzelać, będzie miejsce do strzelania półeczki. Tu z tyłu chyba wszystko po staremu, z lewej strony też wszystko po staremu. No i tu jest świetna miejscówka na torach, gdzie zawsze ustawiały się te deki. Możliwość strzelania z double busha w półkę. Drugie miejsce, gdzie ustawiają się czołgi i oczywiście przestrzelenie torów tutaj dla TDK. Świetna, świetna miejscówka. Jedziemy dalej. Rynek. Wstępny dodany. Oj, dużo tych budynków tutaj, jak to wygląda z góry. Duże pole się zrobiło. Tutaj możliwość strzelania z double busha. Po rozwaleniu murku możemy sobie spokojnie strzelać bez spota, ale ciężko będzie wyświecić, bo trzeba będzie wyjechać. No i jedziemy, zobaczymy jak te czołgi ciężkie teraz tutaj walczyły. Tu jest taka otwarta przestrzeń. Będzie dosyć ciężko tu przejechać. To raczej tędy będzie wygodniej, chociaż tu właśnie pod te tereki będziemy wyjeżdżać. Tu jest rozwalana ściana, można obliwać pojazdy, które tam wjadą. Zobaczmy. Tu jest okienko. Aha, czyli na pierwsze tempo wjechać tutaj i stąd będzie można grać na wieżę i strzelać. Ale chyba tutaj arta będzie mogła wrzucić. Tak, będzie mogła arta wrzucić. Tu będzie możliwość przestrzału przez te dziury. Tak. Tutaj wał do obstrzelania rowu. I ruch jest pogłębiony. Też fajna miejscówka. Dalej. No środek tutaj, ten przejazd będzie najtrudniejszy. Trzeba będzie tu się chować. Ale zobaczcie, że ze środka jakie będzie bicie z tych budynków tutaj na te przejeżdżające czołgi. Tu można pochować. Tu jest adekwatnie kopiuj w klej, czyli ta sama pozycja z możliwością przestrzelenia przez ścianę. Grania na wieżę. Tu jest też możliwość grania na wieżę. Strzelania między te budynki. Tutaj mamy sidescrap jak było. Tutaj kolejny budynek dodany. Te budynki powiększone. Dodana wyspa, żeby można było z niej się bronić. Tutaj to samo miejsce dla TDK-ów jak z drugiej strony, czyli tu granie na wieżę. Tutaj przeliwanie tych krzaków, ale ten krzak jest chyba lepszy. Tak, ten krzak troszeczkę lepiej jest ustawiony. Dobra, jedziemy dalej. Lewa strona niezmieniona w ogóle. I tu widzę, że jest dodany budynek. Ten budynek jest rozbijalny. Tu były dwa rozbijalne, jak dobrze pamiętam. Teraz dodali budynek, który jest stały. O, ale krzaków. To będzie świetna linia obrony. Zobaczcie. I na przepychacz. I na drugą stronę. O, i z tej strony jeszcze krzak. Cała linia krzaków. Aż chyba za dużo przesadzili, bo to będzie świetna miejscówka do strzelania. Teraz tak, ten budynek rozbijalny na kapie był, tu po staremu, tutaj po staremu, linia krzaczków też chyba nie ruszona, tu budynki były jak są. I teraz już widzę, że nie ma skarpy, którą często gracze używali do strzelania linię K, została usunięta, tak samo jak z drugiej strony, czyli zrobili symetrycznie. Tutaj dużo otwartej przestrzeni, tak jak z tamtej strony, ale mamy możliwość tutaj chyba złamania drzewka i możliwość obstrzału tak, z tej strony. Tu można też sobie postrzelać na wieżę. I teraz co się tu wydarzyło? Ten budynek był i ten krzak był. Ten budynek jest rozbijalny, ale dodano raz, dwa, trzy budynki plus drzewo. Teraz tak. Robimy coś takiego i zobaczcie, jaka miejscówka nam się tworzy do strzelania w to, co będzie jechać.
Tu jest jedna, tu jest druga. Ten budynek jest rozbijalny. Ten dodany, raz, dwa, trzy budynki tutaj dodane. Chyba ten jako czwarty, jak dobrze pamiętam. Chociaż chyba on już był. Ale te trzy na pewno są dodane. Tutaj rów. Żeby być osłoniętym ze środka. Można było spokojnie przejść. Oj, tu miejscówka. I dla lajta. I dla czołgów wieżowych do strzelania. Szerokie, szerokie rozlewisko z fajnym, ładnym jeziorkiem. Tutaj duży plac. Tutaj nic się nie zmieniło. Tak, tu jest po staremu. Tu jest po staremu. O, tu dodano budynek rozbijalny. Znowu ten krzaczek, adekwatnie to jak było z tamtej strony, do strzelania. Tutaj te deki teraz będą miały sporo miejscówek. A co ciekawe, z tej strony dodano budynki, ale rozbijalne. 1, 2. O, czyli z tamtej strony dodano stałe budynki, a z tej strony nie dodano. Także jak był ten budynek, był. Bo trochę niesprawiedliwe to, że z tamtej strony są stałe budynki, a tu będzie można po prostu przeciwnikowi zniszczyć. Tu dodano te drzewo. Tak jak tam. No ale tutaj widać, że tutaj będzie duże. Stąd będzie fajna możliwość bicia, nawet jak ktoś zjedzie. Ale zobaczcie, jak to będzie można fajnie wyciągać. Możliwości bardzo dużo. Dobra. Sprawdzimy jeszcze kanion. W kanionie tutaj prawie tym nic się nie zmieniło. Po staremu. Krzaki do spotowania samo. No i tutaj widzę, że poprawili zagłębienie, ale dziurę zrobili. Teraz będzie można tutaj fajnie wjeżdżać albo zjeżdżać. Jeżeli chcemy uciec z fabryki, to tu będzie można zjechać albo tędy wjechać, żeby fabrykę wyczyścić. To fajna sprawa. No i jak to wygląda z góry? No ciekawie. Dużo ciekawiej się będzie grało, bo ta mapa była taka statyczna. Dobrze ustawione te deki blokowały całą grę. Teraz tamtą stroną będzie łatwiej chyba przejechać. No mi się podoba w każdym razie. Nie wiem jak wam. Dajcie znać w komentarzu. Ja lecę nagrywać następny materiał. See ya i do następnego.